Jeszcze raz słuchajcie, ponieważ bardzo dużo pytań zadajecie, przychodzą jakieś nowe osoby, a mi się nie chce non-stop odpisywać na każde komentarze i każdemu z osobna tłumaczyć, jakie ja mam zdanie na temat Smerfa, na temat tego wszystkiego, co tam się dzieje, więc bardzo proszę, cofnijcie się do wczorajszych filmów, do dzisiejszego filmiku, do wcześniejszych i tam będziecie mieli odpowiedź na to, jakie jest moje zdanie w danej kwestii, ponieważ nie chcę mi się naprawdę non-stop wałkować tego tematu. Wypowiedziałam się już w pewnych kwestiach i po prostu posłuchajcie sobie moich poprzednich filmików. Ale jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, bo piszecie o tym radnym. No, powiem Wam, że z tym się zgodzę, że tak naprawdę już dawno temu ktoś mógł zareagować, jeszcze jak oni byli na tych włościach, a tam nikt nie reagował, ani MOPS, ani jakieś tam inne instytucje, ani żadni radni. Po prostu wszyscy mieli to gdzieś, co się z nimi stanie. I dopiero teraz, kiedy ta sprawa została tak nagłośniona, powiedzmy w interwencji, zdaję sobie z tego sprawę, że jest to podyktowane tym, że to wszystko zostało, poszło w eter, zostało nagłośnione, że teraz jest, że jest taka oglądalność przez te streamy, że jest głośno o Papa Smurfiku wszędzie, praktycznie w całej Polsce. Także myślę, że działanie tego radnego z tą pomocą duchowi też jest podyktowane przede wszystkim tym, że jest głośno i to też ma jakiś cel, ale wiecie, dobra, no wiadomo, że pewnie chce też w jakiś sposób, nie wiem, pokazać ludziom, jaki on jest dobry i tak dalej. Ale okej, dobra, pomijmy to, pewnie też ma jakieś po prostu, nikt nie będzie po prostu robił czegoś od tak charytatywnie, też na pewno ma w tym jakiś cel jako radny, żeby po prostu mieć poparcie ludzi i tak dalej, że on też potrafi pomóc, ale mniejsza o to, być mogę się mylić, może faktycznie robi to po prostu z dobrego serca, tak? To jest tylko moje przypuszczenie, moja hipoteza. Ale sam fakt po prostu, że bardzo dobrze jest, słuchajcie, zima, bardzo dobrze, że zareagował, zainterweniował, że go zabrał tam i mam nadzieję, że po prostu duchowi będzie dobrze, że mu pomoże dalej, że przyjdą jeszcze takie dni, że naprawdę, że z duchem będzie lepiej, że może, kurczę, ktoś w końcu, nie wiem, w jakiś sposób wpłynie na niego, no jego życie się zmieni. Zawsze trzeba mieć, słuchajcie, tą nadzieję. No, dobra, koniec tematu, słuchajcie. Teraz będę już tylko na bieżąco ewentualnie komentowała to, co będzie się działo jeszcze na streamach i tyle w temacie. A jeżeli chcecie po prostu posłuchać, co myślę o tym wszystkim, o Rafale i tak dalej, to oglądajcie na bieżąco filmy, bo naprawdę nie chcę mi się w każdym kolejnym nagraniu wałkować tego samego i tłumaczyć, co ja sądzę o tym, a o tamtym i tak dalej. No, tyle. To pa.